Dobry wieczór. Godzina 22, więc czas na dobranockę poetycką w drodze. Słuchajcie, idziemy już razem dosyć długo. Pierwsza część, szukaliśmy człowieka, szukaliśmy siebie. Druga część, w drodze po miłość. Więc idziemy dzielnie, nie zrażamy się tym, co nas spotyka. Po prostu bierzemy siłę. Siłę bierzemy z modlitwy, siłę bierzemy z dobrych uczynków, siłę bierzemy od Boga, od ludzi i dzięki niej idziemy. W drodze po miłość nie ustajmy, bo to jest bardzo ważne. Miłość, która dodaje skrzydeł, która sprawia, że możemy stawać się bardziej ludźmi każdego dnia. Chciałabym zacząć dzisiaj od pieśni, która wprowadzi nas w nastrój naszej drogi. W Tobie jest światło, każdy mrok. Od świata pełnego krzywd, obojętnych oczu, braku czasu i braku dobra, zachowaj nas, Panie. Od zimnych serc, zaciśniętych pięści, pustych słów i obietnic, kłamstwa ubranego w strój prawdy, zachowaj nas, Panie. Od oszukanych przyjaciół, głodnych serc i chorego ducha, zachowaj nas, Panie. Przed złością, nienawiścią, gniewem, schowaj nas w swoich ramionach, Panie. Od niecierpliwej wiary, upadków beznadziei, niekochanej miłości, broń nas. I jeszcze od życia bez życia, zachowaj nas, Panie. Nikt nie obiecywał nam łatwego życia, dlatego czasem bardzo mocno odczuwamy wszelkie doświadczenia życiowe, szczególnie te, które przeżywamy w samotności. Doceńmy to, że idziemy razem. Doceńmy to, że na drodze
obok Jezusa może być drugi człowiek, któremu tak samo jest ciężko jak nam, który tak samo ma swoje problemy i dźwiga swój krzyż. I wtedy na pewno będzie nam o wiele łatwiej. A dzisiaj dochodzimy do stacji siódmej, drugi upadek Jezusa. Jezus upadł kolejny raz. Bóg leży u stóp człowieka. Tylko miłość może sprawić, że się podniesie. I powstał. Współczesny człowiek często nie zna współczucia. Nie ma czasu pochylić się nad tymi, którzy leżą. Wciąż gdzieś się spieszy. Codzienne upadki bolą. Odkrywają nasze słabości, a czasem śmieszą innych. Powstanie to rozpoczynanie wszystkiego od nowa. Bez żalu, bez pretensji, z nową siłą i nową nadzieją. Człowiek upada, Bóg z wiarą podnosi się i żyje dalej. To nic, że problemów coraz więcej. To nic, że codzienność coraz bardziej boli. To nic. Nie jesteś sama. Prawdziwa siła tkwi w nas. Drugie upadki nie są łatwe, ale jeżeli znajdziemy w sobie tę prawdziwą siłę, jeżeli doświadczymy prawdziwej miłości, to podniesiemy się nawet z tych najtrudniejszych upadków i będziemy iść dalej. I o to chodzi w drodze życia, żeby nie zatrzymywać się, nie rozpamiętywać tego, co było, co trudne. Po prostu iść do przodu. Nasze powołanie polega na tym, że ja patrzę na to, co przede mną jest. Bo tam jest zwycięstwo, a nie skupiam się na tym, co za mną. Bo nie mam wpływu na to, co było wczoraj. Nie mogę cofnąć czasu, nie mogę cofnąć decyzji swoich, ale mogę wpłynąć na to, co jutro. Przed nami nowe jutro. A skoro nowe jutro, to nowa siła, nowa nadzieja, nowa radość, nowe przemyślenia, nowe myśli. Cieszmy się każdą chwilą. Cieszmy się nowym jutrem. Bardzo dziękuję Wam za dzisiaj. Cieszę się, że jesteście. Cieszę się, że wytrwale idziecie mimo różnych przeciwności. I za to Wam dziękuję, że w czasie tej drogi krzyżowej mamy obok siebie drugiego człowieka. Możemy na nim się wesprzeć. Zapraszam na jutro. Jutro prowadzę drogę krzyżową w Gołębiu. Więc to będzie pierwsza droga, a potem o 22:00 zapraszam Was na naszą drogę tutaj, na moim profilu. Będzie mi bardzo miło, jak będziecie. Miłego dnia jutrzejszego. Dużo siły, dużo takiej energii, ale też wewnętrznego pokoju, żeby to jutro rzeczywiście było szczęśliwe. Dobrej nocy i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam serdecznie.